Dzień dobry, cześć, Krajek. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie reakcję zobojętniania z pomocą wodorotlenku litu i kwasu octowego. Wodorotlenek litu otrzymamy w sposób reakcji katalicznego litu z wodą. Z tego wytworzy się wodorotlenek litu i wodór. Dodajemy. Jak dobrze wiecie, metale grupy pierwszej bardzo ładnie reagują z wodą. Także mamy nasz otrzymany w ten sposób wodorotlenek litu, który teraz zobojętnimy z pomocą kwasu octowego. Pewnie pamiętacie, już raz robiliśmy reakcję zobojętnienia, ale ona była z użyciem kwasu siarkowego. A tutaj mamy nasz kwas octowy, także z nim też można zrobić reakcję zobojętnienia. Także co? Bierzemy nasz kwas octowy i dodajemy do wodorotlenku litu. Nasz magiczny malinowy kolor znika. Tak go może pokażę. To się dzieje ze sprawą tego, że odczyn zasadowego zmienia się w obojętny, gdyż kwas reaguje z zasadą. Że powinno wystarczyć już. Zakręcamy. Możemy wymieszać. Ok. No i co tutaj możemy spojrzeć na równanie reakcji, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. O. Lit przereagował z wodą, tworząc wodorotlenek litu i wodór. Wodór się ulotnił w formie gazowej. I po dodaniu kwasu do wody, wodorotlenek litu się zobojętnił, tworząc octan litu albo etanian litu i wodę. I stąd już właśnie nie widać, bo tutaj jak było wodorotlenek litu, sam to było widać tą malinową barwę ze względu na fenolftaleinę. A jak dodamy już octan kwas octowy, to już nie ma tego wodorotlenku litu, przez co fenolftaleinę nie ma co wykrywać. Zostaje nam właśnie przeźroczysty, taki białowaty osób. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.